Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii na kanale, czyli Progress League. W wielkim skrócie w serii tej po prostu będę grał rankedy. Co jakiś czas oczywiście każdy tryb. No i zobaczymy, w jakim czasie będę się rozwijał, jak mi będzie szło na przełomie czasu, jak będę miał progress rank, progress skilla i tak dalej. Będę również grał jakieś treningi, które takie są po prostu testy, jak się zwiększają moje umiejętności w różnych dziedzinach. No i tyle w wielkim skrócie. Zasadniczo macie napisaną teraz minuty na ekranie, gdzie się zaczyna pierwsza gierka. Teraz chwilę po prostu potłumaczę i was popytam, jak będziecie chcieli mieć prowadzoną tą serię. No więc na samym początku chciałbym was zapytać, bo jest wiele trybów gry. Tutaj na trójki na razie nie patrzcie, one są nieważne. Ale są tak, jedynki, dwójki, trójki. Jedynki to wiadomo, że będę grał sam bez żadnego teammate'a. Ale pytanie chodzi o dwójki oraz trójki. Czy grać ten tryb z randomami? Czyli wiadomo, wtedy nikt nie ma mikrofonu. Czy grać go z teammate'ami, którzy mają mikrofon i normalnie z nimi rozmawiać w trakcie gierki? Czy grać z teammate'ami, ale bez mikrofonu? Po prostu będziemy grali z jedną osobą, czy tam ze zmieniającymi się teammate'ami, ale nie będziemy z nimi rozmawiali, tylko się czysto skupimy na grze, na mechanice i tak dalej, będę mówił co robię. No i generalnie myślę, że będzie bardzo sympatycznie. No wszystkie inne opcje, które będziecie chcieli ewentualnie zaproponować, to napiszcie w komentarzach. I kolejna jest sprawa taka, że wypisujcie mi wszystkie błędy, jeżeli oczywiście możecie, które widzicie, że popełniam. No bo żeby dążyć do tego progresu, do tego rozwoju, no to trzeba poznać swoje błędy przede wszystkim. To jest chyba najważniejsze. A jak mi pomożecie je wypisywać, no to wiadomo, już raczej będę się starał ich nie popełniać. No i tym samym pewnie stanę się lepszym graczem, mam nadzieję. No i tym samym wy możecie się stać lepszymi graczami, bo zobaczycie, będę otwarcie mówił, jakie błędy robiłem, będziecie mogli podpatrzeć gameplay już na, może nie jeszcze turbo poziomie, ale mam nadzieję, że wkrótce już coraz wyższym. No i tyle chyba z przywitania. Przechodzimy raczej zaraz do pierwszej gierki, czyli jedynek w tym odcinku. No dobra, pierwszy przeciwnik znaleziony. Jest to lunatykujący troka. Tutaj może być ciekawie. O kurczę, co to za kick-off? Generalnie kick-offy nie są moją mocną stroną. No jak najlepsze to mamy fejki. Ale beznadziejna bramka, naprawdę. Ja to zawsze lubię zacząć nagrywanie od czegoś wspaniałego. Ale ping mamy dobry, więc to jest pozytywne. Pozytywne, okej. Wolimy coś takiego. Jest po jeden. Nadrobione. Głupia bramka nadrobiona. I co to miałem powiedzieć? Jak sobie przypomnę, to powiem. Skupmy się po prostu na grze, żeby jak najlepiej zagrać. Gramy teraz na... To znaczy nie wiem na jakiego przeciwnika, ale ja mam diament 2, dywizja druga na jedynkach. Więc pewnie na coś oscylującego wokół tego. Mieliśmy wyścigę. Kurczę, wiem, że w takich sytuacjach mógłbym zobaczyć, co on robi, jak się zachowuje, ale jeszcze nie mam tego nawyku. Wiesz co, jak szybko pojedziemy? Okej. Okay. Ajajaj, który tryhard leci. Nie grałem generalnie dwa dni, a jedynek to już nie grałem w ogóle dawno, więc może być śmiesznie. Aj. Okej, okay. Na razie się wystrzegamy błędów, jak najbardziej. No nasz przeciwnik widzę, że nie jest jakimś mega kozakiem, ale no wiadomo, że nikt tutaj nie będzie kozakiem, bo to nie jest Grand Champion. I cyk na 2-1. Tak jak już wcześniej mówiłem, jeżeli widzicie, to możecie wypisywać konkretne błędy, które popełniam. Czy to pisać mi minutę w odcinku, czy to po prostu jak jakieś robię sporadycznie, to nazwać po imieniu na przykład. Bałwanie, co ty robisz? Coś takiego. Że tam mogę zrobić coś innego i tak dalej. Teraz może być problem. Aj, no i nam ład władował. Tam niefortunnie się podbijaliśmy. Aj, teraz chyba będzie lepszy kick-off. O, nasz przeciwnik jedzie. Też zauważył, że robimy fejka. Ale
nie jest takim dobrym shooterem. Myk? O kurde. Pykło zagranie, ale squishy, ale zapomniałem, że jeszcze trzeba walnąć w bramkę piłkę. To w sumie by nie było głupie. Ale samo wykonanie chyba nie było tragiczne. Tak mi się wydaje. Coś czuję, że przegrałem dzisiaj oba spotkania, bo będę grał dwa mecze na odcinek raczej. Źle ten. Nie udało mi się podbić piłki, już spanikowałem. Poszedłem w fejka takiego. O. Dobra, to teraz chyba gościu zjemyszował. Okej. Okay. Jeszcze tylko wejdę w brameczkę. Albo nie, bo jesteśmy na pierwszej zonie. Wiem, że to co zrobi nie ma sensu. Ojejo. Oj. To zrobiłem tylko pod nagrywki, żeby ewentualnie coś ładnego było do intra. Ajajaj, dobra. I możecie pisać, jak chcecie, żebym prowadził tą serię. Czy chcecie faktycznie, żebym co jakiś czas robił na przykład kontrolę piłki, czy coś takiego. Na czas, licząc jak mi idzie. Czy tam jakiś training pack. Niestety na PS4 jestem ograniczony, to jakiś mega mapek nie porobię z... Ale głupota. Aha, nie zraszowałem mi nic. No się zamyśliłem na chwilę, jak się nazywa to coś na Steamie. Chyba z garażu. A, z warsztatu. Warsztat się to nazywa. Z warsztatu mapek niestety nie porobię, bo gram na PS4. Chyba, że dodadzą wkrótce. Które by było bardzo fajne, ale może jakieś training packi macie. No generalnie wszystkie propozycje dawajcie znać na bieżąco. Wiem, że na jedynkach... O, ale głupek. Pojechał po boosta. Pamiętajcie, żeby nie jeździć po boosta pod żadnym pozorem na tym trybie, jak piłka jest gdzieś w okolicy kogokolwiek. Ok. A jeszcze flipa powinienem zabić wcześniej przy tym kickoffie. Okay. Czekajcie, na chwilę się skupię, żeby to wygrać. Generalnie to będzie na kanale trochę przerwy od Rocket League'a. No generalnie będą za... No nie wierzę, że mnie zniszczył. Będzie trochę odcinków na zapas. Dlatego Progress League raczej nie będzie przez dłuższą chwilę. Bo nie chcę nagrywać Progress League'a, czyli serii, w której pokazuję, jak się rozwijam na przełomie czasu i wrzucać nagrania w sumie z jednego dnia. Ponieważ mam wyjazd na 3 tygodnie. I z tego powodu, a zwalił. Z tego powodu będziecie musieli chwilę poczekać na świeże odcinki. Chociaż pewnie to tak będę wrzucał, że nagram jeszcze dwójki osobno. I jakoś to będzie. No. Ale generalnie jakbyście się zastanawiali, czemu nie ma live'ów i tak dalej, to tylko i wyłącznie przez to, że nie ma mnie w domu. Okej. Dobra, czekajcie, to jest ostatni etap gry, a ja podałem na pustą, ale z warzywiu. Pięknie. Wejdź. Co ja zrobiłem? A się ustawiłem jak tragicznie. No, wywalaj. A, podbito. Ajajaj, dobra, dogrywka. Czyli nie jest dobrze. Jestem beznadziejny w kickoffach. Nie komentujmy tego. Drugie spotkanie za sekundę. No dobra, startujesz nam drugą gierkę. W międzyczasie zadam kolejne pytanie, czyli czy na pewno zależy wam, żeby odcinki były w 1080p? Boże, 1080, 1200... No tak, 1080 to jest na tym na YouTube napisane. Czy wystarczy wam 720 i 60 FPS-ów? Ze względu na to pytam, bo się to niebotycznie dużo renderuje. To się naprawdę tak długo renderuje, że tylko ci, co nagrywali, co próbowali,
sobie zdają z tego sprawę jeszcze przy słabym laptopie. Dlatego po prostu dajcie znać. Jeżeli wam nie będzie zależało, to po prostu będę oszczędzał trochę czasu. Po tym meczu nie wyjdę, żebyście zobaczyli rangę, jaką dostanę, czy tam spadek po pierwszym spotkaniu prawdopodobnie też będzie. Bo tam wyszedłem i mnie zaktualizowało. W tym spotkaniu się trochę bardziej skupimy, bo ten pierwszy to naprawdę daliśmy ciała totalnie. Ze względu na to, że nie wiem, nigdy nie potrafię się skupić przy nagrywaniu. W sensie nie grałem. Nie, zwykle nie gram dużo lepiej, ale to chodzi o takie niuanse. No, na przykład o ten kick-off na zakończenie. No proszę was. Co to miało w ogóle znaczyć? Nie. No to było unlucky. A właśnie się uczyłem ostatnio robić tego. Musty Flicka. Zapomniałem, że mógłbym spróbować. Chociaż nie pamiętam, jak to robiłem, bo to chwila przerwy od gierki i już takie rzeczy się dzieją. Okay. Pyk? No nie, nie siedzi. No takich strzałów chyba nie warto liczyć na jedynkach. Ale jolo. No takich też nie. Co mi ziomeczku? On nie zrypił mi tam. On bym podał idealnie. A my strzeliliśmy placka, który jednak wszedł. No wiem, że Grand Champion jak jakiś ogląda to będzie się chwytał za głowę, co tu się dzieje w ogóle. Co to za błędy, co to za powolna gra. Ale cóż. No, tak jak mówię, to jest Progress League. Jakbym był już w najlepszej randze, to nie mógłbym tego tak zatytułować. No bo do czego bym progresował? A tak to będziemy widzieli, jak nam idzie na przełomie rangi. W sumie w Grand Championie to można być też niskim Grand Championem, słabym i mocnym, więc to też tak nie można brać do jednego wora. No ale wiadomo, o co chodzi. Beznadziejny kick-off zrobił gościu, a ja beznadziejnie to wykorzystałem. Czyli w skrócie nie wykorzystałem na raz. Nie ma to jak nie trafić w piłkę przy kick-offie, to jest dramat. No teraz zrobimy fake kick-offa. Wcześniej nie zadziałał, ale to jest naprawdę mój jeden z ulubionych kick-offów, bo zawsze po tym mam piłkę. Można sobie popatrzeć, co gości robią szybko. Ten mecz już zrobił wszystko, żeby wygrać, no bo co? Tamtym się daliśmy robić łatwo. Głupio. Ale znowu nie trafiona. O nie, najgorzej. Nienawidzę pustej. Kto nienawidzi pustej, łapka w górę, czy tam coś, niech napisze w komentarzu. To jest najgorsza sytuacja. Ja wolę mieć bramkarza niż mieć pustą bramkę. Chyba tylko jak mam już piłkę przylepioną, jadę w kierunku bramki i mam przy dryblingu, to wtedy tylko wykończę. Bo jak mam oddać strzał, to jest dramat. Wiem, że powinienem zabrać tę piłkę, ale to mówię ci nawyki, są ci, wam. Jeżeli ktoś ogląda parady. Co mnie chciałbyś rozwalić, na musie. Swoją drogą dużo też na słuchu się gra. Bez żartów, w tej grze słuchawki bardzo dużą rolę odgrywają, bo słychać, o kurde, forfight. Poddał się nasz przeciwnik, ale słychać, czy no po prostu nas ktoś raszuje, czy ktoś nas nie idzie rozwalić. Poziom wbity tutaj mam dosyć wysoki. To przez te karnety, jak widzicie, prawie 200 poziom karnetu, dramat. O, fajne kółko nawet trafione, czerwone. No jakoś się nazywały. Dywizja mi została, ale myślę, że to nie jest najważniejsze. Piszcie, co sądzicie o serii, jak ją dalej prowadzić. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia, elo elo.